baterykę, kartę SIM i kartę pamięci. Oczywiście, jeśli jest, no w tym przypadku mamy kartę pamięci, to wyciągamy sobie. I teraz tutaj musimy ściągnąć naszą przednią płytę, przednią obudowę. Tutaj w banalnie prosty sposób, tu mamy jedną blokadę, tu mamy drugą blokadę, tutaj podwadzamy z jednej strony, następnie z drugiej strony i zobaczmy, jak to bardzo prosto odchodzi w tej Nokii. I tu już mamy prawie goły telefon. Teraz mamy do odkrycenia, zobaczmy, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą śrubkę. Są to takie same śrubki jak w Nokii 3310, gwiazdkowe. I odkładamy sobie wszystkie na bok nasze śrubeczki. Zobaczcie, one są dość tutaj długie, te śrubeczki. Dość tutaj oporowe i gruby telefon, to śrubeczki muszą być tutaj grube, dłuższe. I podwadzamy sobie tutaj to wszystko. Ale teraz, jak widzimy, samo nam się to wszystko dzieli. Rozpływa się telefon. I tutaj musimy uważać, bo mamy wyświetlacz. Zobaczcie. Tutaj nam klawisz boczny ucieka. Tutaj uważajmy po drugiej stronie, bo tu mamy tasiemkę naszego wyświetlacza. Delikatnie tutaj podwadzamy. I już mamy dwie połówki Nokii. Tu zobaczmy, mamy wyświetlacz wraz z klawiaturką numeryczną funkcyjną. I tu, jeśli chcemy wymienić nasz wyświetlacz, oczywiście podwadzamy. To jest tutaj banalnie proste w tym przypadku. Zobaczcie, tutaj podwadzamy sobie, tu mamy tasiemkę. I tak samo robimy, jeśli chcemy wymienić tutaj klawiaturkę funkcyjną. Ale my tutaj przejdziemy do naszej płyty głównej. I tutaj naokoło staramy się robić oczywiście to delikatnie, bo to jest dość ciekawy telefon i szkoda by go było po prostu popsuć. Tutaj podwadzamy sobie tutaj z drugiej strony i tutaj widzimy już naszą gołą płytę główną. Tu, jeśli chcielibyśmy mieć nasz aparacik, no to oczywiście jest to możliwe, ale musimy tutaj podwadzać i zrobić to bardzo ostrożnie, by Sony, Resonów, Siemensów, Motorola i innych ciekawych modeli klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!